Już mi trafiło. Co, na szlapie. Nie pobłocił? Ty dałeś już zabawę na dno? Dawaj, dawaj! A, tak, bo musi teraz tam wodę musi przepierać. Trochę unikam, ale lepiej, lepszy czas będzie, tak? A nie, do góry z powrotem. O, to tak to działa. Ty, to tam będzie niezły podjazd. Tam górę. O! Ciągnie się? Ty! Nie no, mam na 6 na 6. Na 6 na 6 to się wciągnie. Tak do góry. Ty, ale to do kawał góry, ty. O, ty, patrz. Idę się. No i teraz. Większe choinki, opony, wiesz? A patrz, kurde, nie ten. Ślizga się. Rozpędzę, że ja będę spadać. Ale ty, powoli coś tam idzie. Chyba bardziej z rozpędu chyba trzeba było, co? Niekoniecznie, niekoniecznie. Ale ty, powoli, powoli. Tu się już błoto zrobiło, to będzie trudno, nie? To czy błoto, to kurde. To błoto to przejedzie, tylko... On się nie wciągnął na to wypłonę, bo to było płonę. Dobre było to. No. Uderza się za to. No. Ty. A skąd to wyjeżdża? Skąd to wyjeżdża? To jest ciężka maszyna, ma opony na zmiany. To jest budek. Dlatego. By się nawracał. Patrz, nie zanim. O, o, poszedł. Kurwa, ty. Lekki ma opony, tak. Inne, nie? Ja ten amerykański Chevrolet, ty. Jedzie? Stary, mam taki fajny dźwięk, kurde. Ładnie to chodzi, nie? Ekstaza. A też tyłem, patrz, też tyłem. Patrz,
No. A będzie zjeżdżał. Tak. Lepiej idzie mu. Lepiej mu idzie, patrz tym razem. Może zapił ten 6x6, wiesz? A, też może być. Patrz, podjechał. Tak. O, patrz jak kurde leciutko, znaczy leciutko. No. A bez gazowania będzie. Tak, tak, też tak, tak na ten. A, to od razu inaczej. Thank you.
pokój był tu. Wiesz? Na numer na prawie tu. A nie wiem, to jest. To bajorowcy. Ale przy okazji wszystkich dookoła, tak? Syno, ty masz 13 lat, no najwyższa. Trzeba nagrać, kurde, mrówką, chłopakom, tym wszystkim. No, ale ten. Juleczku, ale przybyło ci trochę. Dobre? Tobie się wzrok popatrzy. Chyba tutaj okulary sobie musiałem kupić. Wchodzę teraz bez popicia. Słuchajcie, bez popicia, zajebiste. Bez popicia, zajebiste, kurde. Jest moc, ale... Moc, ale bez żadnych popitek tego. Nie powiem ci, wypijesz litra półtora, do gdzie wstajesz, wsiadasz za niej jeszcze z tyłu. Zajebiste, nie, naprawdę. W ogóle nie czuć tego. Nie może być. Pamiętać coś, nie? Słuchaj, my też jesteśmy czekać do dlawa tutaj specjalnie. My też mamy robotę później. Z roboty wyszłem, tylko spodnie założyłem, a buty stare robocze, nie? Po to, żeby was zobaczyć, nie? Jurka, chłopaków i już, nie? Że tego stara, co jeździli po prostu kajpę, a to żołnierz. A to od was ten, który ten... Ale ten czerw, ale który... O, Kamil, mechanik. A, no mechanik. Ja ciebie pamiętam, Kamil. A to twój brat jest mechanik, Kamil. Cygan, ciała. Cześć, czekaj, kurczę, nie mam ręki, sorry. Dobra, kurde, co mam, drugą nogę trzeba walnąć, nie? Cześć. Tylko tak samo widzisz. Ale za się wyrwało. Niech mi czegoś świeczy spokój. Jadą się na dół. Ale ja temu tu wywołać, kiedy tam pomieścili. No zobacz, co są wydawacki, 744. Nie, to jest to, co jest. Ja nie.
kombinacji. A im bardziej kombinujesz, a co ważne? Przyszło to po balkonie. Pierwsze piętro dalej się dało po balkonie, kurwa, po gracie na to. Starachowice. Co? Zaczyna breakdown brać, cholera jasna. No nie wiem, kurde. Dawaj jedno. O to czekaj, wiesz co? Tak, tak, na chwilę. Ja daj 5 minut, ja muszę doczekać. Kurde, ja walę w kalendarz, 5 minut poczekać. To jest Polska. To ja wiem. 5 minut poczekać, kurde. Kamil! Drogie! Jak robisz 5 lat sztyla, sztylu mordo, bo ja masz fajnych kolegów. Piję za twoje zdrówko, żebyś tam w Stanach wiodło jak najlepiej, najlepszego. Że ja będę leżał po takim kolegom. Jak leżysz, to zawsze się podniosą normalni ludzie. My ci zawsze pomożemy i się podniesiemy. Ale nie... Nadal zjeda. Nie możemy rozpocząć prób, dopóki nie zejdą widzowie z terenu tutaj, na którym stoją pojazdy. O. Bardzo Państwa prosi... O, jest to moje. Proszę Państwa, walczymy z prądem. Jakieś tutaj mamy problemy, będziemy zmieniać agregat, ale chwilę to potrwa. Proszę o cierpliwość. ...samochodów marki Star. I tak dotarliśmy wczoraj do Starachowic. No taka próbna jazda to jeden z samochodów najciekawszych. No ekspert od jazd terenowych, Walter Kim, uczestnik rajdu Breslau, najcięższych rajdów, można powiedzieć, w Polsce. Starym 266, będziemy jeszcze o nim mówić. Legendę rozpoczęliśmy wczoraj konferencją. Zawsze chciałem popatrzeć. Popatrz, tutaj też zapiekanki robią chyba. Też zapiekanki robią, jakie są. Otóż... Ja już pełny. Nie no, na razie pełny, tylko mówię tak przed spaniem, nie? Oto przed spaniem to tam pójdziemy. To ci z tego, z hotelu, Star 20. Mówiąc jak coś. A to trochę tutaj ludzi się zjechało jednak. Polskie radio. Same piwa 0-0. Same 0-0. Stoi to Start 1466. Przygotowany na kolejne ekstremalne wyprawy dookoła świata przez dwóch kierowców amerykańskich ciężarówek. Na to proszę Państwa, na start wjeżdża właśnie ten największy chyba dzisiaj obecny w związku Start 1466 za kierownicą. Samochód o mocy 220 ton i ogromny samochód. Proszę Państwa, ja jeszcze raz przypominam o bezpieczeństwie. Nie wchodzimy na tor prób. Zachowujemy dystans. Pojechał. Pojechał tak jak w roku ubiegłym, czyli pojedzie w prawo tutaj do góry. Zdrowko. No pamiętaj, chciałbym zapamiętać. Jeszcze pamiętamy. Dało się z tym problem, bo ja bym chciał zapamiętać. Pojechał gościnę polskie. No, nagrywaj.
Jak będziecie oglądać tę zabawę, to tam nadal dane kierowcy i pilota są. Pan Thank you.
My się już znamy od paru lat, bo bywają u nas często, więc wiemy na kogo można liczyć, kto tutaj na głowę pełną pomysłów, kto nas wesprze w organizacji. Przypomnę, przyjechaliśmy do Stalachowic z Bydgoszczy, pojechaliśmy ekipą. Są oklejone nalepkami Legenda Stala, tymi podwóznymi. Te samochody jeżdżą tak po Polsce przez cały rok. Ja się cieszę, bo otwieram pisma branżowe, gdzie prezentują te pojazdy. I jak tylko się... Strony, krótki podjazd. Iscar 1466 jest na górze. Takie są stare. Tak jeżdżą... mikrofon. Sam udali, nie? Wrzuciliśmy psa. Chcesz mieć psa? Ale no dobra, co na Instagramie? Jest to jest, ale to nie jego pies nawet był. Nie, to kolega, bo dziecko będzie się rodziło, syn, tak? Za kiedy? W październiku. W październiku. I imię jeszcze takie nie na 100%, tak? Nie na 100%, no Ignaś. Na razie wybrany. Jak będzie Ignaś, to będzie Ignaś, więc Ignaś, 20 lat, jak już miał 20 lat, mam z 18, co nie, 19, tak? Bo zanim się urodzi. Patrz, 18 lat temu, czy 19 lat temu, tata ze mną, żeśmy byli na jakimś zlocie i już mówiliśmy o tobie. 19 lat później, to będzie 2042, tak? No, zdrowko. Pozdrawiam. Czyli jest, to pozdrawiam cię, to syna, powiedz. No, pozdrawiam cię synku, pozdrawiam żonkę. O, ja też pozdrawiam syna. Wszystkich oglądających. Dokładnie, zdrowko.